Zdrowia, miłości i pieniędzy. Tego najczęściej życzymy sobie na nowy rok. A czego życzą sobie sześciolatki? Zapytaliśmy maluchy z samorządowego przedszkola nr 7 w Chrzanowie. Chcesz, aby nie chodzić do przedszkola. No coś ty. No i co byś robił w przyszłym roku, jakbyś nie chodził do przedszkola? Nic. Tylko siedział w domu i oglądał bojki. Żeby było dużo zabawek w przedszkolu. A jakie zabawki przede wszystkim? Na przykład jeszcze więcej klocków Lego albo samochodów jakichś. A ja bym chciała być zawodową cheerleaderką. W 2012? Tak. Ty co byś chciał? Żeby z tatą i z mamą częściej chodziliśmy na spacery. Czyli żeby rodzice w tym przyszłym roku mieli więcej czasu, tak? Tak. A gdzie byś chciał chodzić na te spacery? Do parku, nad rzekę. I żebym z tatą chodził do dużo strasznych domów. Strasznych domów? Ja tego lubię. Co to są straszne domy? Jakieś domy, co dawno akurat były no, takie nowe. Żeby wszyscy mnie prosili do tańca na balecie. Żeby więcej było meczy na Krakowi. Ja bardziej lubię Wisłę i Polskę. Czyli jednak nie Krakowie, a Wisła, tak? Mhm. I chcę, żeby mój dom już był skończony i żebym tam już mieszkała. A ja chcę, żeby moja rodzina miała dużo pieniążków. No i chcę, żeby mama mi kupiła lalkę.